Rozpowszechnianie oraz uporządkowanie wiedzy to tylko niektóre z założeń nowo powstałego Centrum Badań nad Historią Regionalną i Lokalną przy Instytucie Historii UMCS. Chodzi o popularyzowanie wiedzy. Chodzi o to, żebyśmy w ramach tego centrum promowali badania nad historią regionalną i wspomagali bardzo szeroki ruch miłośniczy dotyczący uprawiania historii, bo historię uprawiać może każdy, nie tylko profesjonalni historycy. Koordynacja przyszłych badań ma przyczynić się także do poprawy jakości pisania o historii, szczególnie lokalnej. Chodzi także o wspomaganie tych miłośniczych środowisk poprzez pokazywanie tego, w jaki sposób uprawiać tę historię regionalną, czym się zajmować w zakresie tej historii regionalnej. My wiemy, jak to robić, więc możemy podpowiadać, jak unikać pewnych błędów w takiej trochę amatorskiej pracy. Wymogiem współczesności jest bowiem digitalizacja. Wiemy, że potrzebne jest bardzo nowoczesne opowiadanie o przeszłości. Niekoniecznie tej schowanej w dawnotach i w grubych, oprawnych skórą księgach. To repozytorium będzie dawało szansę wszystkim amatorom historii na to, żeby za pomocą jednego kliknięcia wejść w posiadanie wiedzy na temat takiej miejscowości, osady czy przysiłku od epoki prehistorycznej poprzez każdą inną epokę historyczną do współczesności. Centrum Badań nad Historią Regionalną i Lokalną powołano 5 lipca. Umowę w tej sprawie podpisali marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski, członek zarządu województwa Bartłomiej Bałaban, prezydent Lublina dr Krzysztof Żuk oraz rektor UMCS profesor Radosław Dobrowolski. Odbyła się także promocja najnowszej książki profesora Andrzeja Przegalińskiego poświęconej dziejom gospodarczym Lublina w epoce międzypowstaniowej. Thank you.